Cześć, witam Was wszystkich. Dzisiaj Wam pokażę taką ciekawą funkcję, która działa na PlayStation 3. Możliwe też, że na PlayStation 4. Ja to będę sprawdzał na PlayStation 3. Chodzi tutaj o funkcję Six Assist, dzięki której możemy sterować samoloty, helikoptery, motor, czy tak samo i pływanie łodzią, jak i ładowanie broni za pomocą pada. A więc co trzeba zrobić? Wchodzimy w parametry, czyli ustawienia, i tutaj dajemy funkcję ruchu, wchodzimy sobie w to, no i tutaj zaznaczamy sobie wszystko na aktywne, czy tam włączone. I teraz będzie to wyglądać tak. Strzelanie z broni, jak to będzie wyglądać? Czyli ja Wam to pokażę, poszczelam sobie troszkę, żeby rozładować troszkę magazynek. No i teraz tak, co mi zostaje zrobić? Pad w górę, w dół. I widzimy, że nam sam ładuje. Pokażę Wam to jeszcze raz. Góra, dół. Jak widzimy. No i teraz samolot. A więc tak. Sterowanie, no to w L1, no to musimy sobie do kołowania używać, prawda? Bo sterowanie nam tu nie wyjdzie. Ale jak już będziemy w miarę tak na prostej, no to dajemy po prostu gaz i pada do siebie delikatnie oczywiście, no i jesteśmy już w górze. Pada w dół, jak dajemy, no to wiadomo, będziemy się do lądowania. No i to wszystko, co mogę Wam pokazać. No pierwszy raz to robię, a więc super to nie będzie. I teraz za chwilkę Wam pokażę, jak to jeszcze wygląda na łodzi, motorze. No i tak jak widzimy, tak wygląda jazda motorem. Tutaj właśnie trzeba to dosyć delikatnie robić, bo to jest dosyć czułe. No jeżeli nie chcemy z tego korzystać, to po prostu wyłączamy, bo jednak możemy też sterować analogiem, ale będzie i tak nam jechało w naszą stronę. No i co nam pozostało jeszcze, to jazda łodzią, czyli raczej pływanie. A więc za chwilkę Wam to pokażę. Pływanie łodzią jest o wiele łatwiejsze. Wystarczy tylko gazować lub hamować, no i ruszać troszkę padem. Tak jak widzimy, dźwigając to nam dziób się dźwiga. No i mamy wyskok. Także myślę, że Wam to może w czymś pomóc. A ja Was zapraszam na kolejne ciekawostki. Trzymajcie się, cześć.